Potem jakby temat tego naszego, tej naszej konferencji, tego naszego świadectwa jest miłość, o którą warto walczyć. I wszyscy wiemy, że jedną z głównych walk w tym świecie dla nas, żeby się rozwijać jako małżeństwo, ale też narzeczeństwo, jest walka o czystość. Tu muszę powiedzieć, że na przykład mi pomogło wtedy w tej walce o czystość, jakby to miejsce też, bo tu było, tak jak mówiłem, że się nie modliłem o dobrą żonę i tak ją mam, to bardzo, bardzo dużo i też tutaj, w tej kaplicy, albo jeszcze wtedy w tej starej, się modliłem o czystość. Tak, żeby zachować tą czystość i tu było coś, co dwie rzeczy może tak najbardziej do mnie przemówiło, mianowicie to, co na pewno słyszeliście od Jana Pawła II już, który mówi, nawet choćby inni od was nie wymagali, to wy wymagajcie od siebie. Nie? Czasy są takie, jakie są, już były, wiadomo, tacy starzy nie jesteśmy. Jak takie, co się mówi w towarzystwie niewierzących ludzi, no to się uznaje nas jakby za wariatów, nie? Co jakby nie współżyć przed małżeństwem w ogóle, przecież to jest kosmos, co to w ogóle jest? I tu mi bardzo pomagało po prostu to, choćby inni od ciebie nie wymagali, to ty wymagaj od siebie. Drugą taką rzeczą, która mi osobiście tak bardzo pomogła, jest jakiś ksiądz mi kiedyś powiedział, to, co przed chwilą powiedziałam, Pan Bóg już wybrał żonę dla ciebie, ona już jest, tylko tu musisz ją znaleźć. I wtedy, wierz mi, jest naprawdę niesamowite, jak ty tej osobie możesz powiedzieć, słuchaj, ja mam tyle i tyle lat, tyle i tyle się modliłem i tyle naprawdę walczyłem. Nie? Święty Paweł mówi, że o niektóre rzeczy musimy walczyć aż do krwi, żeby móc teraz ci powiedzieć, dla ciebie zachowałem tą czystość. Nie? To była walka, to nie było tak hop-siup. To jest ciężka walka. I teraz jesteśmy, jak już mówiłem, w różnych towarzystwach i znamy też, znamy ludzi i pary i małżeństwa, które z jakichś tam powodów, też po prostu z grona wierzących osób, które nie dały rady wytrwać się czystości. I teraz jest niesamowicie ważne, bo taki niekiedy niestety był trend w Kościele też, żeby jakby demonizować tych ludzi. Co, jak oni nie zachowali czystości, coś tam przedmałżeńskie, to już persona non grata, nie? To ona już cię nie liczy, już jest stracona w ogóle. To jest najgłupsza bzdura, jaką można zrobić, nie? Jesteśmy wszyscy ludźmi jesteśmy ułomni i wszyscy dokładnie wiemy, jaka to jest walka i nie ma w ogóle tematu, że jakby degradujemy tej osoby. To jest bardzo ważne. Ale takie samo ważne jest, żeby sobie ten cel jakby jasno stawać przed oczyma. Jest to możliwe. Jest to możliwe dzięki modlitwie, dzięki wspólnocie, dzięki wzajemnie wypracowanym też takim zapobiegawczym technikom, żeby takie coś, żeby nie doszło tak daleko. Nie? To są takie dwie ważne rzeczy. Nie demonizować ludzi, którzy po prostu nie wytrwali w tym. Oni nic się jakby jako tako nie zmienia, ale sobie stawać jasno jako cel, że warto o tą czystość walczyć. I ostatnia rzecz do tego tematu. Ja jestem też teologiem i co do mnie bardzo przemówiło jest właśnie ta teologia ciała Jana Pawła II. Nie bójcie się, nie będę całej teologii teraz tu przedstawiał. Ale tak bardzo krótko mówiąc, Jan Paweł II w tej teologii ciała mówi, my komunikujemy całym sobą. Ja jak z kimś się komunikuję, to nie mówię tylko słowami, tylko moimi czynami, moimi gestami i tak dalej, i tak dalej. I teraz, jak jeszcze w partnerstwie jeszcze się nie zawarło ślubu i potem jakby chcemy okazać mojej dziewczynie czułość, no to jak najbardziej oczywiście pocałunki, przytulenia i tak dalej, to okazuje, bo ja to czuję w sercu, ja mówię jakby mojej dziewczynie wtedy, że ją kocham, jej to cielesnie
ukazuje przez pocałunek i tak dalej, i tak dalej. Ale czego nie mogę jeszcze zrobić, nie mogę jej powiedzieć moim ciałem, że bezwarunkowo i na zawsze jakby się otwieram tylko na nią. Że ona już na zawsze będzie jakby moją, ja się całkowicie otwieram i moja żona ciałem też się całkowicie otwiera dla mnie, no bo jeszcze sobie tego nie powiedzieliśmy. Nie powiedzieliśmy sobie jeszcze ustnie, że ty będziesz moją żoną na całe życie w złych i dobrych czasach i przed Panem Bogiem nie przysięgaliśmy tego. To czemu, jak jeszcze nie przysięgaliśmy tego, jak jeszcze ustnie tego nie mówiliśmy, to czemu mamy to komunikować ciałem, współżyciem? To po prostu nie pasuje do siebie. I Jan Paweł II tak bardzo jasno o tym mówił, że nasze ciało i ono jest takie, jakie jest, bo Pan Bóg miał taki zamysł, że kobiece ciało jest takie, a męskie ciało jest takie, żeby sobie okazywać miłość. Tylko pytanie jest, kiedy, jaką miłość sobie okazujemy? I kiedy to nam służy, a kiedy nie? To tyle do teologii ciała. I tu właśnie przechodzimy też do trzeciego punktu z tego kazania, że... Kazania. Aha, kazania wtedy. Kazania. No. Nie twojego. Zostanę przy tobie. I to jest właśnie to, kiedy sobie ślubujemy właśnie, że zostanę przy tobie aż do śmierci. I tutaj jest też taki piękny cytat świętego Augustyna. Mhm. Miłość to wybór drogi miłości i wierność wyborowi. Ja też tak ostatnio rozmawiałam parę razy z koleżankami i ze szkoły i z innych takich nie wierzących właśnie kręgów. Jakie też mogą być problemy potem, nawet jak już są małżeństwem. I do mnie to bardzo dotarło, że to jest ogromny luksus, który mamy w tych naszych czasach. Że wiem, Max mi ślubował swoją wierność aż do śmierci, że mnie nie opuści. Nawet nie wiem, co by się miało wydarzyć, ale że ja po prostu też sama teraz tą trójką dzieci nie zostanę, że po prostu będzie ze mną. I w tych czasach to naprawdę nie jest takie oczywiste, bo możemy naprawdę, tak świat nas wychowuje do tego, rób co chcesz, żeby tobie było dobrze, żeby po prostu tobie było dobrze, do takiego egoizmu. Możemy wszystko zmieniać ciągle i zmieniamy, czy to nawet takie rzeczy jak komórki, coś tam. Rezerwujemy urlopy, można 2 dni przedtem jeszcze odwołać i tak ciągle mamy tą wolność we wszystkim. I nie mówię, że to jest we wszystkim też złe, bo się zdarzają różne rzeczy, nie wiem, jak zachorujesz, to dobrze, że możesz ten urlop jednak jeszcze odwołać, ale ogólnie wychowuje się nas do tego, rób co chcesz po prostu, kiedy się podoba i jak ci się podoba i nie patrz na innych, patrz tylko na siebie. I właśnie też takie potem się widzę, to mnie tak jakoś irytuje, jak czasami ktoś ciągle odmawia na coś, nie? Że zapraszamy i ciągle odmawia, bo ciągle coś tam, nie? To jest też właśnie takie, no, taka niesłowność, nie? I to też jest właśnie z tym związane, takie rób co chcesz, co się tobie podoba i nie zwracaj uwagi w ogóle na twojego bliźniego. I potem się to tak daleko posuwa, że się zmienia ciągle partnera, bo coś tam nie pasuje, bo mi nie pasuje. To jest to spojrzenie złe, co Max na początku, o którym Max mówił. Potem zmieniamy tych nawet małżonków, męża, żonę cywilnych, no bo po prostu jest mi ciężko, jest mi niedobrze i zmieniam. Tak po prostu, bo przecież świat mi tak podpowiada, żebym tak robiła. I człowiek dojrzewa naprawdę tylko, kiedy jest tak wierny swojemu wyborowi. To jest jak taka góra i chcemy wejść na ten szczyt. I jak się zdecydowaliśmy tam na jakiś szlak, to idźmy tym szlakiem. Nie zmieniajmy ciągle tych szlaków, bo tak ciągle zaczniemy od nowa i tu od nowa i tu od nowa i tak
może dojdziemy tam o wiele, wiele później gdzieś, ale po prostu nie dojrzewamy w tym, po prostu zaczynamy ciągle od nowa. Tak, ja tylko jeszcze dopowiem do tego, że ogólnie świat też tak jak widzi ludzi wierzących, to oni też rozumieją, co to znaczy wchodzić w związek małżeński w chrześcijaństwie. Na przykład mi taki kolega, bardzo dobry kolega, niewierzący, ale jak zawaliśmy ślub, to on mówi do mnie, mówi, no Max, niesamowite, nie? Wy teraz całe życie zostaniecie razem, nie? Znaczy, on czaił, co to znaczy wejść po prostu w takie małżeństwo chrześcijańskie, ale to mi się bardzo podobało, bo on dokładnie wiedział, dobra, nie, no teraz już mamy tą pewność, już obojętnie, co by się nie stało, będziemy po prostu razem. I ogólnie, jak się wchodzi w narzeczeństwo, bo nie, potem w małżeństwo, to co jest piękne, że się po prostu otwierasz na całkiem inną perspektywę, na perspektywę kobiecości. Nie, to jest naprawdę, to jest całkiem inny, to też doświadczę, to jest inny kosmos, nie? Który może być jakby taki ubogacający, może też ciebie dużo, dużo kosztować, ale twoja perspektywa, tak jak widziałeś całe życie tylko na jedno oko, to jest nagle widzisz na dwa oczy, nie? Na dwoje oczy, to jest naprawdę, to jest piękne, a takim największym killerem, nie tylko w miłości małżeńskiej, bo partnerskiej, jest tak jak Nicole już wspominała, jest po prostu egoizm. I tu bardzo dosadnie i pięknie i ładnie nam ksiądz powiedział, jak jest tylko ja jestem skierowany, tylko jestem na ja i moja żona tylko na ja, to z tego będą jaja, tak? Z tego nie może być związku dobrego i jakby wzrost miłości, tylko po prostu z tego są jaja. To nie ma rozwoju i to sobie bardzo zapamiętałem i to bardzo mi się podobało. I oczywiście, kto jest naszym jakby wzorem w tej miłości, o którą warto walczyć? Wzorem jest oczywiście Chrystus. Tak? Chrystus jest zawsze, zawsze gotowy do służby. On ciebie zawsze przyjmuje, obojętnie czego byś nie zrobił. On nie kocha cię mniej, oczywiście cierpi, jak coś złego robisz, to swoją drogą, ale nie kocha cię mniej, bo coś złego robisz. I nawet jak my go wkurzamy, jak my go ostro wkurzamy, bo coś nie robimy po prostu, albo sobie samym sobie szkodzimy, to on nie mówi, wiesz co... To będzie mi łatwiej z inną osobą, która się modli, która jest naprawdę tak na serio, mnie bierze. Ja ciebie opuszczam. Nie, on zostaje, on po prostu czeka. Aż ty kiedyś powiesz, minie ten czas buntu twój i wrócisz do Chrystusa i znowu wejdziesz w nim w komunię. Tak samo jest w małżeństwie. Tak, ta otwartość jakby na służbę i też takie trochę czasem znoszenie siebie. Jak ja jestem zapracowany i wracam do domu i już po prostu nie mogę i potem mam zły humor i Nicole musi to znosić, dzieci to muszą to znosić, no to niestety muszą jakby to wytrwać. Ja jestem potem nieznośny i Nicole sobie mówi, no dobra, no teraz mi nie jest fajnie, nie? No nie, serce mi nie bije, jak ja bardzo kocham męża, no ale jest moim mężem, jest ciężko i trzeba po prostu wytrwać, tak? I trzeba być gotowy do służby. Tak to potem jest. I ślubujemy sobie jakby wierność i miłość w dobrych i złych czasach. I teraz tak konkretnie bardzo powiem o sobie, żeby też wiedzieć, bo to się zawsze mówi, no w złych czasach, co to są złe czasy, że my potem się jeszcze kochamy. Mianowicie ja mogę powiedzieć o dwóch takich przykładach w naszym małżeństwie, kiedy dla mnie były bardzo złe czasy i kiedy odczułem naprawdę taką miłość głęboką mojej żony. Pierwsze to było, jak mój ojciec zmarł, to już teraz będzie 5 lat, w styczniu, to nie wiem, jak mieliście się tak, że naprawdę blisko osoba umiera, to można dużo o tym mówić, ale w słowa nie można tego ująć, to trzeba jakby przeżyć, to jest po prostu, się wchodzi w taką bubble jakby i jesteś w swoim świecie, jesteś pogrążony w smutku i to był taki moment, gdzie mogłem się naprawdę w złych czasach mogłem bezwarunkowo polegać na miłości Nicole, nie?
To była taka jedna taka bardzo mocna rzecz, a druga, jak kończyłem, nie wiem, może ktoś z was też studiuje, albo już jest nauczycielem, tak referendariat i zwłaszcza ta końcówka, jak są te sztac egzam, to jest naprawdę mocne. My wtedy mieliśmy już dwoje dzieci. To już byłem tak naprawdę, jechałem na tych fejgn, jak to się mówi, że energii nie miałem, byłem skrajnie taki wyczerpany. I tu też naprawdę jakby czułem tą miłość Nicole do mnie, która jakby przyjęła taką miłość, jak Chrystus nas miłuje, taką służenia, że wszystko po prostu robiło, że ja mógł się skoncentrować na tym, tak? Dwoje małych dzieci, masę obowiązków i tak dalej. I tu ja naprawdę czułem się kochany przez żonę w naprawdę takich złych i skrajnych czasach. No. A ja też mogę powiedzieć taki przykład, nie powiem dokładnie o co tam chodziło, ale była taka sytuacja, gdzie jeszcze byliśmy tylko parą i po prostu byłam taka obrażona na maksa i no po prostu nie była fajna sytuacja. I to był właśnie pierwszy raz w naszym związku, kiedy Max mi powiedział, że mnie kocha. I to... I to mnie właśnie pokazało, że on mnie nie kocha tylko wtedy, gdzie jestem miła do niego i nie wiem, jest w ogóle pięknie, tylko w takim momencie, gdzie ja do niego się niezbyt ładnie zachowałam, można by powiedzieć tak. Tak. Taką podobną sytuację mieliśmy jak teraz, że ja trochę musiałam czekać na żonę, jak składaliśmy sobie przysięgę, to miałam trochę stresa, bo Nicole się tak rozczuliła, co myślałam, okej. Okay, no. A ksiądz myślał, że zapomniałam, co mam powiedzieć i mówi do mnie, bo mówię, ślubuję ci i potem on tak mi mówi, miłość, miłość, a ja sobie myślę, ja płaczę, ja nie mogę mówić teraz. To było tak. Co jest piękne też, że jak ma się taką pewność, że zostanę już naprawdę na zawsze przy tobie w złych i dobrych czasach, jest to, że możemy się razem po prostu rozwijać w tym człowieczeństwie, co jest bardzo dużym takim etapem w tym rozwoju. To zobaczycie, doświadczycie, to jest jak przechodzą dzieci. Nie, bo jak nie ma dzieci jeszcze, my byśmy tak też chcieliśmy tak trochę i Pan Bóg nam tą łaskę dał, że byliśmy no 3 lata jakby bez dzieci, bo chcieliśmy się jeszcze tak trochę młodo wzięliśmy ślub, się sobą nacieszyć, trochę podróżować, się też trochę przygotować do tego wyzwania bycia rodzicami i tak dalej. I się poznawać lepiej też, nie? Bo jak żyliśmy osobno i wtedy było wspólne mieszkanie i tak wszystko razem, to trzeba też do siebie tak docierać i w ogóle nie zobaczyć, jak to funkcjonuje tak na co dzień w ogóle. Tak, i wtedy, ale jak przechodzą dzieci, to jest naprawdę ogromna zmiana i wtedy możesz wzrastać w swoim człowieczeństwie, tak? Żona mnie na 10% jakby nie może doprowadzić do szału jak dzieci, nie? To można wyrabiać sobie cnoty cierpliwości, jesteś niewyspany i tak musisz robić, wytrwałości i wszystko, tak? Ale my wspólnie w tym wzrastamy, jako mąż i żona się wspieramy w tym, kochamy nasze dzieci oczywiście bezgranicznie, ale to też jest praca też. I są bardzo kochane i słodkie. I są słodkie, kochane. Ale i tak, no to jest coś innego, nie? To dziecko tak długo przy tobie zostanie, aż coś zrobisz albo odpowiesz, nie? I po prostu jakby Max był taki, a ja mu nic nie poradzę, nie powiem, to po prostu sobie po czasie odejdzie, nie? A takie dziecko zostanie do końca. Tak. I właśnie też, co tak też widzę ten wzrost taki w człowieczeństwie u mnie, taka po prostu też, na przykład teraz otwartość mówienia tutaj, ja się i tak ogólnie o wiele więcej stresuję niż Max, ale tutaj brat Tadeusz może potwierdzić, że jak jeszcze byłam taka mała i mój brat
przychodził z przyjaciółmi z Orłów do domu. Ja się po prostu chowałam w pokoju i nie wychodziłam. Ja byłam taka, tak się wstydziłam, taka nieśmiała byłam, a teraz widzę po prostu, jak się przy Maksie też tak zmieniłam i że w ogóle tak bardziej zaakceptowałam. To może źle brzmi, bo nigdy nie było tak, że się nie akceptowałam jako kobieta, ale jednak ciągle tam jakieś wątpienia i kompleksy i coś tam. I tak Pan Bóg mi przez Maksa pokazał właśnie też, że ty w twojej kobiecości jesteś piękna i tak, taka jaka ty jesteś z twoimi wadami też, jesteś piękną. I tak właśnie to mi też tak pomogło akceptować swoją kobiecość. Tak, jak już teraz słyszeliście, że moim językiem miłości jest uznanie, to oczywiście teraz nie, mój bak miłości się napełnia, jak żona tak mówi. To tak. Jakby miłość, o którą warto walczyć, co nam tak konkretnie, już powiedziałem, że jak się no, pracuje i są dzieci i tak dalej, to świat jest bardzo, szybciej się kręci, się ma ogólnie mniej czasu, cały czas mniej spania i wszystko jest wyczerpanie, jest pięknie, ale jest ostro. I co nam pomaga tak jakby nie stracić tej... stracić tej perspektywy, co naprawdę jest ważne w życiu i o co tak naprawdę warto walczyć, to nam bardzo, bardzo, bardzo pomaga domowy kościół. My jesteśmy jakby członkami domowego kościoła, nie będę teraz tego tłumaczył w szczegółach, ale tam jest taki nacisk kładzony na to, że są bardzo konkretne zobowiązania. My się zobowiązujemy do takich bardzo konkretnych rzeczy i to w dużej części jest modlitwa. I to jest fajnie tak ułożone, że na pierwszym miejscu w małżeństwie zawsze stoi Pan Bóg. I ja najpierw muszę dbać o moją relację z Panem Bogiem przez właśnie regularną modlitwę. Jedno z zobowiązań jest jakby codzienny namiot spotkania. Namiot spotkania w sensie ja się zamykam, nie? Się chowam przed dziećmi i żoną, żeby mieć naprawdę te chociaż 15 minut dla Pana Boga, albo i 10, i żeby z Nim po prostu wejść w relację. Potem jedno z obowiązań jest modlitwa małżeńska, że my jakby razem klękamy do modlitwy i się modlimy po prostu do Pana Boga, ale już jako małżeństwo. To też można robić jako para już, żeby też mieć jakąś świadomość, dobra, nie wszystko od nas zależy i czy ten związek się uda, czy nie. To zależy w dużej mierze od Pana Boga i co Pan Bóg do nas mówi. Nie do mnie, tylko do nas, jako małżeństwo albo para. To bardzo to polecamy i jakby to się tak trochę rozszerza. Potem jest modlitwa też z dziećmi, że my jako rodzina stajemy przed Panem Bogiem i się modlimy jako rodzina. No. I taki mój ulubiony punkt też jest dialog. To jest tak, że się też najpierw modlimy, tak jak tutaj była modlitwa do Ducha Świętego, śpiew, i zaczynamy rozmawiać właśnie raz w miesiącu, tak się to powinno robić. Rozmawiamy na takie głębsze tematy, na takie poważniejsze rzeczy, nie tam co jutro zrobimy na obiad, nie? Bo to można tak sobie mówić szybciutko, ale w tym dialogu bierzemy sobie naprawdę czas dla siebie nawzajem i słuchamy, co ta druga osoba chce nam powiedzieć. I moim zdaniem to jest taka po prostu naprawdę podstawa związku, obojętnie czy narzeczeństwie, czy jak jesteście tylko parą jeszcze na razie, ale komunikacja, dialog to jest taka naprawdę taka ważna rzecz, żeby sobie powiedzieć też o ważnych rzeczach, ale o swoich uczuciach, o tym, co ja czuję, jak ja widzę ciebie i na odwrót, żeby słuchać, co ten inny chce powiedzieć o mnie. Tak kiedyś powiedział na początku, jak wchodziliśmy w ten domowy kościół i właśnie było, ksiądz podał taki przykład, nie, że starsze małżeństwa stworzyły taki krąg i potem mąż powiedział, nie, że ze wszystkim się tak zgadzam, tylko z moją żoną rozmawiać nie będę, nie? I to jest może teraz śmieszne, ale tak naprawdę to jest tragiczne, nie? Że coś już musiało jakby wydarzyć, że już nie chcę rozmawiać ze swoim współmałżonkiem,
I dlatego ja tak uwielbiam ten dialog, bo po prostu widzę już teraz, jakie są zmiany i ta otwartość, to, że ja mogę też przyjmować krytykę, nie? To chyba, nie wiem, ja z tym kiedyś miałam duży problem, nie? Że ktoś coś powie o mnie, powiedział o mnie złego, to od razu obrażona byłam i coś, ale człowiek się tego uczy i też nie jest tak, że to zawsze, co sobie mówimy, że to przyjmujemy i się cieszymy z tego, tylko są też takie dialogi, że odchodzimy tak, co aż smutni z tego, bo usłyszałam coś, co mnie bardzo zraniło i sobie myślę, ojej, jaka ja jestem straszna czy coś, nie? Ale też mówimy sobie piękne rzeczy, doceniamy siebie, mówimy sobie, co na przykład nam się bardzo podobało w tym zeszłym miesiącu, ale właśnie też jest ważne, żeby sobie mówić, co nie jest dobre, co ja widzę, co może właśnie przeszkadza w tym naszym związku albo w relacji do naszych dzieci. I tu chodzi po prostu o to, żebyśmy mogli nad sobą pracować. I jak nie mąż, to kto jakby mnie zna tak lepiej, no Pan Bóg najlepiej zna, ale poza Panem Bogiem, to pozwólmy Panu Bogu mówić przez naszego męża czy żonę o tym, jak się możemy jeszcze zmienić, gdzie możemy popracować nad Ciebie, albo co właśnie już jest dobre, ale żeby właśnie mogła być ta praca nad sobą. I to czasami jest naprawdę też długi proces, bo widzę czasami coś mówiłam i po czasie widzę jakaś zmiana, że jakoś na przykład Max jakby to tak zaakceptował trochę, co powiedziałam, czy na odwrót tak samo, nie? Że po czasie dopiero się otwieram na to właśnie. I jeszcze dopowiem króciutko tylko, bo mi to jest też ważne, bo mnie to czasami przeraża, jak jesteśmy gdzieś, czasami mamy swoje takie randki, jesteśmy gdzieś i widzę, że ktoś tam siedzi w kafejce czy gdzieś tam i oboje są przy komórce i sobie tak myślę, no to po co oni się spotykają? Mogą sobie w domu siedzieć i sobie pisać, ale jak jesteśmy razem, to miejmy ten kontakt osobisty, a nie, że potem każdy przy komórce coś robi. Też zauważyliśmy, my się ogólnie staramy nie być tak dużo, żeby nasze dzieci się tego też nie nauczyły, żeby potem nie widziały, a mama ciągle przy telefonie, to potem nie mogę też nie mieć pretensji, jak Izabela będzie chciała kiedyś, mama, a daj mi telefon, coś tam, nie? Tak, i to jest właśnie, jak powiedzieliśmy, że to ten egoizm, to ja i ja, to jest takim wielkim killerem, bo z tego są jaja, to tak naprawdę takim killerem, jak już od razu na drugim miejscu związku jest naprawdę, to może się tak wydawać, ale jest naprawdę komórka, nie? Bo to jest dokładnie ten komunikat, ja cię kocham, jesteśmy parą, ty jesteś dla mnie ważny, ale komórka jest ważniejsza. Komórka jest ważniejsza i tak naprawdę, żebym ja miał przyjemność, mój egoizm tego, to mogą być nawet dobre rzeczy, ale to jest dla mnie ważniejsze niż ty teraz, nie? Niż nasz wspólny czas. To jest naprawdę taki killer, jak to tak odbieramy. My też mówimy, że się staramy o to, żeby nie być tak dużo przy tej komórce, ale oczywiście są fazy, że ja sobie myślę, co ja tu robię, jestem teraz już 20 minut przy komórce, żona chce ze mną rozmawiać albo coś, żebym coś zrobił, a dzieci chcą żebym się z nimi bawił, a ja tu jestem przy komórce, nie? To po prostu w tą pułapkę się bardzo szybko wpada. No i właśnie w tym wszystkim, o czym teraz tak mówiliśmy, oczywiście celem tego wszystkiego jest świętość. Wszyscy my tutaj pragniemy być świętymi kiedyś i być z Panem Bogiem w niebie. I żeby właśnie nie utracić tego celu, jest ważna ta też praca i służba drugiej osobie. No więc praca, ja muszę nad sobą pracować, żeby też móc Maxa poprowadzić do nieba, więc miejmy to zawsze w głowie, ta świętość jest celem każdego z nas i no, życzymy Wam, nam, abyśmy się kiedyś wszyscy spotkali w niebie.